DirecTV, po raz kolejny witam na Vivo. Mamy okazję porozmawiać o wrażeniach z naszym zawodnikiem DirecTeamu, Dawidem Gellerem. Witam Cię bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Powiedz Dawid, jak Ci podobają targi, co tutaj robisz, czy przygotowałeś jakieś występy? Na Vivo jestem pierwszy raz, ale już marzyłem o tym bodajże 10 lat chyba, tak jak Vivo istnieje. Zawsze chciałem tutaj być, a być częścią tych zawodów to dla mnie naprawdę spore wyróżnienie i za to wielkie podziękowania dla DirecTeamu, że jestem tutaj z całą ekipą. Ja jakby w ramach wdzięczności chciałem tutaj przygotować na nasze stanowisko jakiś fajny pokaz i myślę, że to, co zrobiłem, podobało się tutaj wszystkim ludziom. Powiedz, czy to była jednorazowa akcja? Ile takich pokazów wykonałeś? Bo może nie wszyscy sobie zdają sprawę ze skali takiego wydarzenia. Powiem, że dla mnie również to była nowość, bo praktycznie FIBO zaczęło się w czwartek, dzisiaj mamy niedzielę i w każdy dzień takich pokazów robiłem 3-4. Do każdego trzeba, wiadomo, zrobić rozgrzewkę, troszkę się podpompować, tak powiem. No jest to męczące, tutaj na zawodach wychodzimy raz, ewentualnie dwa razy, prawda, jeśli są to kwalifikacje i finały. Tutaj trzeba było tą formę przetrzymać przez 4 dni, także prawdziwy hardcore, ale kolejne doświadczenie takie dla mnie, bo tak naprawdę właśnie Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, które myślę, że przede mną w następnym roku, składają się właśnie z takich 2 dni. Cóż mogę powiedzieć jeszcze? Ja przygotowałem tą formę też z myślą o tym, że chciałem jakby zobaczyć, w którym momencie jestem teraz, ile tych mięśni udało mi się zbudować, bo tak jak już zapewne wiecie, jestem w trakcie jakby zmieniania kategorii wagowej z klasyka bądź z kulturystyki do 80 kg, w której startowałem w tych kategoriach. Następny sezon już planuję wyjść w kulturystyce ekstremalnej do 90 kg. No i po prostu chciałem jakby zrzucić tą tkankę tłuszczową, troszkę wody i zobaczyć, na jakim etapie się znajduję. Jesteś zadowolony z tych przygotowań? Powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony, bo w przeciągu roku udało mi się dołożyć około 5-6 kilo takiej suchej masy mięśniowej, także uważam to za wspaniały wynik. No i myślę, że jeszcze do końca roku, teraz po FIBO, wrócę do typowej budowy masy mięśniowej. Postaram się zwiększyć tą masę mięśniową do końca roku do około 100-105 kg i po nowym roku już zacznę się przygotowywać na wiosnę i na pewno wyjdę na Mistrzostwa Europy. Okej. Stoimy, za nami wielkie stoisko treka. Jesteśmy tutaj pierwszy raz na FIBO. Powiedz, jak oceniasz nasze przygotowanie? No ja powiem, że jestem na maksa zadowolony. Tutaj po prostu dla mnie to jest zaszczyt brać udział w pokazach, jakby demonstrować swoją sylwetkę, robić swój układ dowolny na takim właśnie stanowisku. Tutaj miałem okazję przejść się po tych wszystkich 11 halach i no tutaj bez cukrowania naszej firmy i tak dalej mogę powiedzieć spokojnie, że myślę, że jesteśmy w piątce tutaj najlepszych stanowisk, jak nie najlepszym. A co do pokazów, tutaj dla mnie jakby największym szokiem był nasz pokaz akrobatów razem tutaj z udziałem Tomka Lecha i Andrzeja. No coś pięknego, tutaj wiele ludzi podchodziło również do mnie i mówili, że są pod ogromnym wrażeniem, że mamy strasznie zróżnicowane programy, jest bodybuilding, czyli jest kulturystyka, są akrobaci, jest tutaj przepiękna Natalia z Ukrainy, która reprezentuje fitness. No tutaj faceci są po prostu w niebo wzięci, jak Natalia wychodzi i po prostu pokazuje swoje wdzięki. Dobra, dziękuję Ci bardzo. Pozdrów jeszcze wszystkich naszych widzów na koniec. Pozdrawiam całe SWD i wszystkich fanów Trek Teamu. Cześć. Dzięki serdecznie.